To jest coś, co ma taką dosyć nielubianą przeze mnie nazwę składanka, dlatego że Gałczyński takiego scenariusza, jak tutaj, który tutaj pokazujemy, po prostu nie napisał. Teraz proszę patrzeć przez moje oczy. Rozumiecie Państwo? Nie w oczy, a przez oczy. Włożyłem ogromny wysiłek, żeby to scalić w jedną całość, która będzie opowieścią o takim powrocie starego poety, który po prostu wspomina całe swoje życie. A w takim szerszym wymiarze to będzie w ogóle pochwała pisania. Idę, powiedzmy, wieczorem z Arturem i nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie płacz, a ja jak bóbr. Lirka, lirka, tkliwa dynamika, angelologia i dar. Oczywiście to, co mówię, brzmi dosyć poważnie, ale przedstawienie jest też bardzo zabawne, dlatego że no, taki był Gałczyński, dwubiegunowy, nawet w tekstach bardzo poważnych wysyłał sygnały, że widzi w świat w dwóch kolorach. Jeden sygnał jest zawsze komiczny, drugi sygnał tragiczny. Zamiast wiatru pojawiła się Bóg wie na co muzyka pozująca Bóg wie na co. Po co więc reżyseria wspina się na palcach do kosmicznych wyżyn? Współczesny wydźwięk tego spektaklu to to, czy jeszcze czytam, co dawała literatura ludziom, czy to, że ludzie przestają czytać, może mieć jakiś wpływ na ich psychikę, na ich mentalność, na wrażliwość itd.